Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o palącym się transformatorze w Bielawie na ulicy 22 lipca. Do zdarzenia zadysponował zastęp z Państwowej Straży Pożarnej samochód operacyjny i jeden zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy palący się transformator przy tej ulicy. Należał on do jednej z firm tutaj w niedalekim sąsiedztwie tej ulicy. Działania Straży Pożarnej polegały na otworzeniu tego transformatora, ugaszeniu gaśnicą proszkową. No, miejsce przekazano właścicielowi tego transformatora. Na tym zdarzenie zakończono. Tutaj większego zagrożenia nie było pożarowego. Tutaj bardziej mogło stanowić zagrożenie nieumiejętne obchodzenie się ze sprzętem w czasie tego pożaru, czy też otworzenie tego transformatora, dlatego czekaliśmy na odłączenie prądu tutaj przez zakład energetyczny. No, jedyną szkodą, którą teraz ponosi, no to zakład, bo przestój, nie ma prądu, także tutaj taki duży minus i ewentualnie skutki takie uboczne.